połowie marca na polskich stacjach paliw nieznacznie potaniały benzyna PB95 i olej napędowy. Ich średnie ogólnopolskie ceny spadły o 2 grosze i aktualnie za litr 95 kierowcy płacą 6,39 zł, a ta sama ilość oleju napędowego kosztuje 6,67 zł. Od ubiegłego tygodnia stabilna pozostaje natomiast cena LPG, która wynosi 2,89 zł. Mijający tydzień na giełdzie paliw w Londynie upływa pod znakiem podwyżek cen ropy naftowej. W czwartek na koniec sesji za baryłkę surowca płacono ponad $85. To jest najwięcej od listopada ubiegłego roku. Ropa drożała i drożeje w dalszym ciągu pod wpływem informacji o atakach Ukraińców na rosyjskie rafinerie oraz doniesieniach ze Stanów Zjednoczonych o spadających nieprzerwanie od 6 tygodni zapasach benzyn. Ropa drożeje również w związku z prognozą Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która zakłada, że będzie wzrastać w tym roku popyt na ropę przy jednoczesnym wolniejszym tempie wzrostu podaży surowca. Prognozy ePetrol.pl dla kierowców na nadchodzący tydzień zakładają stabilizację cen benzyn, natomiast widzimy pole do obniżek, niewielkich wprawdzie, dla oleju napędowego i LPG, ale pod warunkiem, że uspokoi się sytuacja związana z rosnącymi cenami ropy.